Rusza rekrutacja pracowników do szklarni w Rytywole. Świąteczna niespodzianka dla mieszkańców. Digital Kids nowy projekt w Mediatece. Renata Jasek, witam Państwa i zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. Zaczynamy od dobrej wiadomości: budowa szklarni w Ryczywole dobiega końca i rozpoczyna się proces rekrutacji pracowników. W środę 24 marca u burmistrza Piotra Kozłowskiego gościli przedstawiciele Citronexu, a dokładniej firmy Polskie Pomidory, w tym prezes Artur Toronowski. Spotkanie dotyczyło omówienia aktualnej sytuacji związanej z budową nowoczesnych szklarni w Ryczywole. Jak zapewnił prezes, budowa przebiega sprawnie i jest już na ukończeniu. Zamierzamy, że tak powiem, za trzy miesiące już zakończyć budowę całkowicie, sadzonki sadzić, i będziemy teraz robić ogrodzenia drogi. Także szklarnia za miesiąc powinna być już skończona. Kierownikiem szklarni w Ryczywole z ramienia firmy Polskie Pomidory jest pan Szymon Ziembicki To właśnie on będzie zajmował się między innymi rekrutacją pracowników. Chcielibyśmy jak najszybciej uruchomić rekrutację. Już z pierwszymi osobami się spotykamy. Także jak pan prezes powiedział, jest uruchomiony mail, który właśnie podam. To jest praca małpa polskie pomidory pisane razem.com, na którym można kierować swoje CV, Będziemy potrzebowali ludzi lokalnych, tutaj, którzy wcześniej pracowali na szklarniach. Bardzo chętnie byśmy się z nimi tutaj spotkali i omówili warunki współpracy. Osoby z działów różnych, takich administracyjnych, działów technicznych tak, wszystkie osoby chętne, które chciałyby spróbować pracy w naszym przedsiębiorstwie, serdecznie, serdecznie zapraszamy. No i tutaj na miejscu, tak jak pan prezes powiedział, będę już od początku kwietnia, będę mógł też z tymi osobami się spotykać, a później tutaj będziemy razem. Tą produkcję uruchamiać. Na początek firma planuje zatrudnić około 250 osób. Planowana jest też dalsza rozbudowa szklarni i powiększanie składu załogi. Zapraszamy do, do pracy, będą dobre warunki, nie ma żadnego dźwigania ciężkiego, będzie bardzo fajna temperatura. Zapewniamy fajne stroje, pracuje się w fajnych, cieplarnianych warunkach. Słoneczko jest. Bardzo fajnie. Jak zwykle wizyta pana prezesa i jego współpracowników przynosi dużo ciekawych i dobrych wiadomości dla naszych mieszkańców, dla naszej gminy, no i dla firmy. Tak jak pan prezes powiedział, Prace postępują bardzo dobrze. W tym roku zamierza uruchomić produkcję. Zaczynają się pierwsze nabory pracowników. Bardzo zachęcam też osoby, które widzą siebie, żeby złożyć ofertę swoją, przejść rekrutację i może znaleźć pracę tu na miejscu w dobrej firmie. Firma rozwojowa, jak najbardziej, myślę, że będziemy tutaj wspólnie działali na rzecz i tej firmy, i naszych mieszkańców, bo to naczynia połączone. Wiemy, że. Żyjemy, że tak powiem, z biznesu, jako władze publiczne, czyli poda z podatków, które tu spływają, i dbamy o to dla dobra naszych mieszkańców. W Ryczywole ma stanąć najnowocześniejsza szklarnia w Europie o powierzchni 22 hektarów. Koszt tej inwestycji szacowany jest na około 60 milionów euro. Warto też dodać, że firma Citronex planuje wybudować kolejne szklarnie w tej lokalizacji, tak aby ich łączna powierzchnia wyniosła 40 hektarów. W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych koronawirusem od soboty 27 marca w całym kraju rząd wprowadził kolejne obostrzenia i tak, zamknięte zostają żłobki i przedszkola z wyjątkiem dzieci pracowników medycznych i służb mundurowych. W kościołach może przebywać maksymalnie jedna osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości minimum 1,5 metra. Zamknięte zostają salony urody kosmetyczne i fryzjerskie. Nastąpi też zamknięcie wielkopowierzchniowych sklepów meblowych i budowlanych powyżej 2000 m2, a działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona tylko do sportu zawodowego. W sklepach o powierzchni do 100 m2 będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 m2, a w sklepach powyżej 100 m2 jedna osoba na 20 m2 powierzchni. Zaostrzenie zasad bezpieczeństwa ma obowiązywać do 9 kwietnia. Na terenie powiatu Kozienickiego od początku pandemii zakażenie koronawirusem stwierdzono u ponad 3000 osób, zmarło 91. Bieżące dane zainteresowani znajdą na stronie rządowej www.gov.pl .pl ukośnik Koronawirus, ukośnik wykaz zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 znajdują się tam dane dotyczące codziennej liczby zakażeń na terenie całego kraju oraz poszczególnych województw i powiatów dane dotyczące gmin nie są publikowane. Z okazji świąt wielkanocnych gmina Kozienice przygotowała niespodzianki dla mieszkańców. Jakie? O tym dowiecie się z naszego materiału. Kolorowe, oryginalne, jedyne w swoim rodzaju. Dwanaście wielkoformatowych i pięć nieco mniejszych pisanek pojawiło się w różnych miejscach naszego miasta. Powstały dzięki zaangażowaniu i pasji osób, którym sztuka w duszy gra. Wszystko po to, by przynieść radość i uśmiech na twarzach mieszkańców oraz w niecodzienny sposób podkreślić, że Wielkanoc już tuż, tuż. Pisanki zakupiła gmina Kozienice, a pomysłodawczynią przedsięwzięcia była zastępca burmistrza do spraw społecznych do Uznaliśmy, że jednak jajko jest jakby najbardziej popularnym motywem świąt wielkanocnych, dlatego postanowiliśmy kupić jajka tylko może troszkę inne, bo duże, dużych rozmiarów, ale też chcieliśmy pokazać naszym mieszkańcom, że mamy wspaniałych artystów, osoby, które mają ogromny talent i zaprosiliśmy do współpracy naszych mieszkańców, naszych pracowników, artystów z naszego regionu, żeby pomalowali te jajka. Pisanki są dziełem osób, które łączy jedno: zamiłowanie do sztuki, osób malujących zarówno zawodowo, jak i amatorsko, lubiących wyzwania. Wielkanocne jajka powstawały w zaciszu Muzeum Regionalnego oraz Ogrodu Jordanowskiego. 19 marca ruszył proces twórczy. Zaczęło się rozpakowywanie, szkicowanie i malowanie. Uważam, że pomysł jest bardzo dobry. Każdy pomysł, który przysparza trochę uśmiechu i radości mieszkańcom, na pewno jest pozytywny. Bardzo ciekawa rzecz. Bardzo fajnie, że te pisanki może nie są tak tradycyjne, tylko każdy, że tak powiem, może się sam wyszaleć. Powiem szczerze, jest to dla mnie wyzwanie: malowanie farbami. Dodatkowo na takim gabarycie jak, jak to jajo, właśnie. Ja lubię wyzwania, także. Podejmę się tego i mam nadzieję, że, że spodoba się yy, mieszkańcom. W ocenie przedsięwzięcia wszyscy, jak słychać, byli zgodni. Różne wizje mieli za to w kwestii wyglądu pisanek. I całe szczęście, bo dzięki temu powstały jedyne w swoim rodzaju różnorodne prace. No, moja radosna twórczość domkowa, ciepła, myślę, że, że też yy, i nawiązująca do świąt. Także, że to, co robię, to co lubię robić. Jeśli chodzi o inspirację, no to natura, natura, przyroda, a temat przewodni jaskółki. Wydaje, wydawał mi się taki bardzo oryginalny ten temat, a jest takie przysłowie, że jedna jaskółka, wiosny nie czyni, no ja mam tutaj całe stado jaskółek, także wiosna, wio wiosennie. Z jednym jajem poszłam w minimalizm, czyli taką oszczędność formy, abstrakcję, a to za mną, co pracuje, męczy się, to w taką dekoracyjność, orientalność. W gronie twórców znalazła się także pomysłodawczyni przedsięwzięcia Dorota Stępień. Wspomagały mnie inne osoby, pracownicy urzędu. Za to im bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nawet to nasze jajko będzie się mieszkańcom podobało. To taka nasza radosna twórczość, i proszę na, na to jajko patrzeć trochę takim przymrużeniem oka. Staraliśmy się jak możemy. Atmosfera podczas pracy też dopisywała. Radośnie, atmosfera jest fantastyczna, taka przyjazna. Oczywiście pomagamy, doradzamy. Nie wiem, czasami spojrzenie drugiej osoby może bardzo pomóc, bo my siedząc nad pracą pewnych rzeczy nie zauważamy, a druga osoba wychwyci pewne niuanse i, i potrafi podpowiedzieć. W piątek 26 marca pola kierowane pisanki wyruszyły w miasto. Będzie można je oglądać w różnych miejscach Kozienic, a dokładniej przed urzędem miejskim na skwerze przy ulicy Głowaczowskiej, na terenie Ogrodu Jordanowskiego i na placu 15 stycznia. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wyraziły wolę, chęć współpracy w, przy tym projekcie. Mam nadzieję, że spędzili dobrze swój czas, że wyrazili swoje emocje, swoją, swój artyzm właśnie na tych jajkach. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Szyk i ostateczny wygląd wielkanocnym pisankom nadali Agnieszka Bieńkowska, Sławomir Zawacki, Marlena Zielińska, Luisa Nastula, Elżbieta Wit, a także Ewelina Szczypior, Joanna Okrutny, Dorota Stępień, Renata Jasek, Urszula Strzelczyk, Monika Kujawiak i Małgorzata Cieślak oraz autorka tego materiału Marta Augustyn-Pulkowska. W poniedziałek 22 marca obok napisu Kozienice pojawiły się świąteczne dekoracje. Ich montaż prowadzony był przez pracowników Kozienickiej Gospodarki Komunalnej od wczesnych godzin porannych w zimowej jeszcze aurze. Po zakończeniu pracy nowe dekoracje od razu wzbudziły zainteresowanie mieszkańców, chętnych do robienia sobie pamiątkowych zdjęć nie brakuje i to zarówno w dzień, jak i w nocy. A teraz powiemy o nowym, ciekawym projekcie, który będzie realizowany w Kozienickiej Mediatece. Kozienicka Mediateka znalazła się w prestiżowym gronie czterech placówek w całej Polsce, które wezmą udział w realizacji projektu Digital Kids, Plac Zabaw w Przestrzeniach Cyfrowych. Projekt ten jest realizowany przez Instytut Getego w Warszawie. Ten projekt polega na tym, że właśnie w czterech bibliotekach w całej Polsce powstaną takie interaktywne place zabaw, które będą wyposażone w nowoczesny elektroniczny sprzęt, dopasowane do do odpowiedniej grupy odbiorców, czyli dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Ale jestem przeświadczona, że nie tylko dla tej grupy wiekowej. I ten sprzęt, tak jak mówiłam, jest wyposażony w nowoczesne oprogramowania, w... będzie też oferta gamingowa, ale o wszystkim będziemy informować na bieżąco. Projekt ma być zrealizowany do końca bieżącego roku. Zatem czekamy z niecierpliwością, kiedy w naszej Mediatece pojawi się nowoczesna, mobilna sala zabaw interaktywnych. A już za chwilę, w dalszej części aktualności, powiemy m.in. o kolejnej akcji Kozienickiego oddziału PCK, rozstrzygnięciu konkursu poetyckiego oraz o zbliżającej się sesji Rady Miejskiej. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów, zapraszam na materiał z Wielkopostnej Niedzieli, czyli kolejnej akcji charytatywnej Kozienickiego Hospicjum. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać ponad 3,5 tysiąca złotych. W niedzielę 21 marca przed Kościołem pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach można było nabyć apetyczne produkty spożywcze. Wszystko w ramach akcji charytatywnej Kozienickiego Hospicjum Domowego. Nasi wolontariusze mają do zaproponowania... Prawie 195 pakunków kapusty dębowej, pierogów, krokietów. Są to koła gospodyń wiejskich ze Stanisławic, z Guśćca, a także nasi kozieniccy restauratorzy. Młodzież ze szkoły podstawowej numer 1 i z liceum imienia Stefana Czarnickiego w Kozienicach przeprowadzają, przeprowadzają również akcje rozprowadzając cegiełki na wielkanocny koszyczek dla chorego. My z kamerą odwiedziliśmy wolontariuszy kozienickiego hospicjum przed godziną 10. Jak udało się nam zaobserwować chętnych do nabycia tych pyszności nie brakowało. Ta akcja wydaje mi się takie mam odczucie, cieszy się dobrym zainteresowaniem i taką też szczodrą odpowiedzią Kozieniczan. Myślę, że jest to też forma realizacji owych wytycznych Wielkiego Postu. Post, modlitwa i jałmużna. W ramach akcji udało się pozyskać 3674 zł i 40 groszy. Środki zostaną przeznaczone na działalność Kozienickiego Hospicjum Domowego. W tym roku 28 marca w Kościele Katolickim obchodzona jest Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej. Jest to święto ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. Niedziela Palmowa jest świętem ruchomym, przypadającym na 7 dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień, okres duchowego przeżywania Męki Pańskiej. Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II w niedzielę palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne w świątyniach obowiązują limity wiernych. Kozienicki oddział PCK po raz kolejny jest partnerem społecznym kampanii Akcja-Donacja. Szczegóły w materiale. Kozienicki Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża po raz drugi przystąpił do ogólnopolskiego projektu społecznego Akcja Donacja. Akcja polega na wyposażeniu młodych kobiet, młodych dziewcząt, uczennic szkół podstawowych w środki sanitarne, a dokładnie podpaski. Polski Czerwony Krzyż jest partnerem społecznym kampanii Always Akcja Donacja, która prowadzona jest przez firmę Procter Gamble. W akcji bierze udział 8 szkół podstawowych z terenu działania oddziału rejonowego PCK wydanych zostanie 1120 paczek podpasek dla 280 uczennic z potrzebujących rodzin. Wydawanie środków higieny osobistej jest utrudnione ze względu na panującą pandemię. Będziemy musieli wszystkie te obostrzenia, oczywiście, będziemy musieli to wszystko zachować. I w sumie no to będziemy się tutaj zastanawiali nad tym, w jaki sposób bezpiecznie przekazać yy, dziewczynkom, dziewczynkom, kobietom, młodym te, te, te środki sanitarne. Akcję koordynuje Anna Puzio, szefowa Biura Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach. W środę, 24 marca, około godziny 13, w miejscowości Chinów na Drodze Krajowej nr 79, doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego i osobówki. Samochód osobowy Dacia Duster jadący w kierunku góry kalwarii, uderzył w bok samochodu ciężarowego marki Volvo, wyjeżdżającego na drogę ze stacji paliw. W wyniku tego zdarzenia 31-letni mężczyzna z powiatu Ryckiego poniósł śmierć na miejscu tego zdarzenia. Natomiast kierujący tym pojazdem, 37-latek, trafił z obrażeniami ciała do szpitala. Pojazdem ciężarowym kierował 66-letni mieszkaniec powiatu Kozienickiego. Mężczyzna był trzeźwy. Prokuratura bada wszelkie czynności celem ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Nadmierna prędkość i nieuwaga często są przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń na drodze. Apelujemy do wszystkich kierujących na naszym terenie, aby zachowali odpowiednią prędkość, dostosowali prędkość do warunków panujących na drodze i ostrożnie, bezpiecznie dotarli do celu. Mimo iż ciągle o nich mówimy i przypominamy, warto rady te wziąć sobie do serca. Znamy wyniki regionalnego konkursu poetyckiego. W gronie laureatów nie brakuje też Kozieniczan. Szczegóły w materiale Marty Augustyn Pulkowskiej. 21 marca poznaliśmy laureatów tegorocznego 5 Regionalnego Konkursu Poetyckiego. Ze względu na pandemię o wynikach poinformowała online dyrektor placówki Elwira Kozłowska. Spośród 15 uczestników, którzy zgłosili swoje wiersze, pierwszym miejscem uhonorowano Ewelinę Duchnik z Janiszewa. Prace zwyciężczyni odczytała pochodząca z Kozienic aktorka Karolina Piechota. Drugie miejsce w konkursie przyznano Katarzynie Kowalik z Radomia, trzecie zajęła Halina Markowska, Budniak z Kozienic. Były też wyróżnienia. W grupie tej znalazły się mieszkanki naszego miasta Agnieszka Cichoń i Iwona Bitner oraz Aneta Sierac z Woli Gutowskiej. Na środę, 31 marca, zaplanowano obrady 34. sesji Rady Miejskiej w Kozienicach. Zostanie ona przeprowadzona w trybie zdalnym. W porządku obrad znalazło się sześć uchwał i trzy sprawozdania. Radni zajmą się m.in. wprowadzeniem zmian do wieloletniej prognozy finansowej i budżetu Gminy Kozienice oraz rozpatrzeniem skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Pod głosowanie ma być też poddany wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024, a także uchwały z zakresu mienia komunalnego. W planach jest też uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików folwark. Podczas sesji mają też być przedstawione trzy sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok, a także częściowe sprawozdanie za rok ubiegły z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania przeciwdziałania narkomanii oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Kozienice. Początek obrad online środa 31 marca godzina 13. Pełny porządek sesji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl oraz w naszym bloku ogłoszeń kinfo Info w telewizji kablowej. Przypominamy, że w nocy z soboty na niedzielę, z 27 na 28 marca, przechodzimy z czasu zimowego na letni. Oznacza to, że przestawiamy wskazówki zegarów z godziny drugiej na trzecią, czyli, krótko mówiąc, śpimy o godzinę krócej. I to już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.